dzisiaj zobaczyli. 500 000 ludzi na ulicach, którzy są zjednoczeni. Chcę dzisiaj zapytać wszystkich w Polsce. Chcę zapytać bardzo głośno i zdecydowanie. Czy na pewno warto szukać różnic między nami? Przecież wszyscy tak, jak tu jesteśmy. Chcemy Polski wolnej. Chcemy Polski praworządnej. Chcemy Polski bezpiecznej. Chcemy Polski uczciwej. Chcemy Polski czystej i zielonej. Chcemy Polski samorządowej. I chcemy Polski europejskiej. Przede wszystkim uważam, że w Polsce już brakuje demokracji. Nie ma tej demokracji, tak? Jest zamach na sądy, jest zamach na... w zasadzie na wszystkie dziedziny życia. Także uważam, że jest to moim obowiązkiem, żeby tutaj być. No chciałem, żeby właśnie pokazać ten głos, żeby jak najwięcej ludzi było. Nie zgadzam się z tym, co się dzieje. Chciałem, żeby to się zmieniło. No i robię to dla moich dzieci i wnuczki małej. Dlatego tu jestem. Ostatni raz byłem tutaj w 86, teraz działam w 2023. No, zmiany nie nastąpią do października. Myślę, że ten marsz powinien pokazać tym, którzy chcą odsunięcia PiS-u, że to się dokona, że to jest realne. On ma dać wiarę nam. On nie, oczywiście będzie bagatelizowany przez stronę rządzącą, ale ma pokazać tej większości, tych 65%, że wygramy z nimi. Demokracja to oczywiście to jest ustrój, w którym rządzi większość, ale szanuje prawa mniejszości. I chyba z tą drugą częścią zdania w ostatnich latach mamy problemy w Polsce. Ja myślę, że przede wszystkim dosyć mówienia. Trzeba coś robić. Dlatego jesteśmy tutaj. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, na kogo głosować, podejmą dzisiaj właśnie tę decyzję. Myślę, że to jest ten dzień albo dzisiaj, albo może nigdy. To jest taka godzina W. Wolność, wolność, wolność. A czym jest dla pani wolność? Możliwość wyboru tym, kim chcę być, o czym decydować. Nikt mnie nie będzie wchodził w moje sprawy prywatne i dyktował, bo się jednemu człowiekowi zamarzyło stworzyć swój kraj na swoją modłę i wszystko narzucać nam. Nie, na to zgody nie ma. Nie ma. To nie po raz pierwszy, kiedy przyjeżdżam z Gdyni do Warszawy na jakiś protest wobec obecnej władzy. Robię to nieustannie od 8 lat. Poczuć taką wspólnotę i solidarność, tak, z tymi, którzy myślą podobnie i też pokazać temu władzy, że miarka się już niejednokrotnie przebrała i jesienią nadejdzie już ich sromotny koniec i sromotna przegrana. No mam taką, cały czas mam taką nadzieję. Wywalczymy nasze prawa! Będziemy dbać, żeby wszystkim nam się żyło tak samo. Mam nadzieję, że obudzi naród do tego, że to jest ostatni moment dla nas, żeby zawalczyć o demokrację. Ja pamiętam czasy PRL-u jako dziecko i nie chciałabym, żeby moje dzieci musiały przeżywać to samo. W tym momencie to ja się po prostu boję, co będzie za tam parę lat, kiedy ja już będę dorosła i będę jakby musiała, nie wiem, kupić sobie mieszkanie, pracę znaleźć, cokolwiek. A no w tym momencie raczej to czarno widzę. No i tak naprawdę też dobrze by było, żeby było mniej po prostu nienawiści do ludzi, wszystkich, po prostu odmiennych poglądach, odmiennych, nie wiem, religiach, cokolwiek. No. Nie zabiliście naszego przywiązania do wolności. Spójrzcie na ten tłum i morze flag. Spójrzcie na te 500 000 ludzi, którzy przyszli tutaj kierowani wiarą, nadzieją, poczuciem siły. Oni pomogą mi to moje ślubowanie wypełnić.